Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii pod tytułem Let's Play Outlast. Tym razem w moim wykonaniu, ja jestem Lone Star, postanowiłem nagrać taki mały horror. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, zobaczymy, jak to w ogóle pójdzie. Ma on dość dobre opinie, więc nie będziemy za bardzo się rozbijać nad tym, co, jak, po co, gdzie, z kim. Po prostu walimy. Jak widzicie, też od razu powiem słowem wstępu. Mamy tu opcję kontynuacja gry. Już zacząłem troszkę, żeby zobaczyć, czy to w ogóle chodzi. Standardowo. Chodzi jak ta lala, można by powiedzieć, więc odpalamy. Nie będziemy się bawić w jakieś wstępniaki zbyt długie. Odpalamy nową grę. Jak widzimy, zawiera gra dużo przemocy, krwi oraz mocne, wulgarne dialogi. Jesteś Miles Upshore, reporter śledczy, którego ambicja zaprowadzi prosto do piekła na ziemi. Zawsze gotów zaryzykować kopanie w historii, do której żaden inny dziennikarz nie odważyłby się zbliżyć. Odszukasz mroczną tajemnicę przy Mount Massive Asylum. Pozostań przy życiu tak długo, jak to możliwe. Wszystko nagrywaj, nie jesteś wojownikiem. Aby poznać Mount Massive i odsłonić prawdę, musisz dokonywać właściwych wyborów. Aż sobie przełknę ślinę. No dobra, mamy mniej więcej to, co będziemy robić. Mniej więcej ci, którzy doszukują się w polskim języku, który widać na ekranie, braku polskich znaków, no cóż, sorry, takie akurat mam spolszczenie gry. Spolszczyłem specjalnie dla was, żeby nie było, bo nie wiem, jak u każdego jest z angielskim, aczkolwiek to też wcale nie oznacza, że będę grał tylko i wyłącznie w gry po polsku. Nie będziemy rozmawiać dużo i długo, po prostu kontynuujemy i odpalamy, zobaczymy, z czym to w ogóle się je i jak to wygląda. Zapraszam. Dobra, małe trzeszczenie radia, źle znane i źle odbierane dla znawców Silent Hill. Ale nie mamy tu do czynienia z Silent Hillem, więc chyba będzie dobrze. Mam taką nadzieję. Gra zapowiada się dosyć dobrze, przynajmniej z tego, co słyszałem od znajomych. I z tego, co czytałem troszkę na internecie. Dobra, nie znasz mnie, masz zrobić to szybko, może być monitoring. 2 tygodnie konsultacji na temat badań w obiektach Murkov, psychiatryczny system z Mount Massive. Wszystko wskazuje na to, że jest tam łamane prawo, pieprzyć tych ludzi, straszne rzeczy się tam dzieją. Nie rozumiem tego, nie wierzę tym rzeczom, które tam zobaczyłem. Lekarze rozmawiający o terapii snu, który jest zbyt głęboki, w którym znajdują coś, co czekało na nich w górze. Ludzie są krzywdzeni i ranieni, a Murkov zarabia pieniądze. To musi zostać ujawnione. Okej, czyli mamy już jakiś tam front robót dla naszego reportera, którym będziemy podążać wciąż do przodu. Wiemy, czego mamy szukać, przynajmniej wstępnie. Dobra, jest okej. Kamera działa. Miles Upshore, okej. I noktowizor, dobra i spoko. Podobno z noktowizorem będą największe jaja. No, to znaczy nie powiedziałbym dokładnie jaja, a największa kupa. Dobra, jak widzimy, przed nami jest już... Cele są aktualnie w notatniku twojego reportera. Tabulator N dokumenty. Notes, dokumenty. Dokumenty, okej. To jest pewnie to. Dobra, robimy powrót. Notes, niemal nic. Okej, dobra. Wiemy, o co chodzi. Rozejrzyjmy się w ogóle tutaj. Mamy tą naszą kamerę. Wiemy, jak włączyć noktowizor. Dobra, okej. Czyli już wszystko, co jest nam potrzebne do życia, wiemy. Podobno. Da się kucnąć? Da się kucnąć. Okej, włączyłem, bo widziałem w opcjach gry możliwość kucania. Bardzo dziwne. A strefy są, żeby wyjrzeć zza rogu. Okej.
co dalej? Nic. Dobra. Jest bieganie? Jest bieganie, okej. Do tego momentu doszłem. Sprawdzając grę, aby otworzyć drzwi left mouse button, okej. Aby otwierać drzwi wolno, przytrzymaj. Dobra, z tym wolno to jest przesada jakaś. Naciśnij zdarzenie, nagraj dodając... Aha. Tu w ogóle zoom mamy, nie? Zoom się przydaje, żeby zauważyć to, czego nie chcemy. A podobno jest to mnóstwo rzeczy takich. Podobno. Twoja kamera rejestruje wszystko. Dobra, wchodzimy w notes. Mount Massive Oblivion. Co tu jest? Zaczynam czuć się chory, tylko patrząc na to miejsce. Mount Massive Asylum, zamknięte po skandalu i tajemnicy rządu w 71 roku, ponownie otworzony przez Murków, psychiatryczne systemy. W 2009 pod pozorem charytatywnej organizacji przerywanie sygnału telefonicznego nie wyglądało jak zgubienie sygnału, ale jakby zakłócanie. Murków Corporation ma długie doświadczenie z ukrywania zysków, ale nie na ziemi amerykańskiej. Cokolwiek pomyśleli, że mogą wychodzić z tego miejsca, musi być dużym? Może wreszcie będzie historia, która łamie drani. Okej, jak widzicie, przekład na polski jest troszkę dziwny, ale w sumie wolę to niż co innego. Nie wiem, o co chodzi z tym muzyką dobijającą czasami. Jest tu kilka okien, które się... okien, w których się świeci światło. Dobra, jest skok. Aby biec lewy shift, dobra, to już opanowałem, ale dzięki za podpowiedź. Trzy opancerzone wozy. Nie wiem po co i nie wiem komu potrzebne opancerzone samochody w środku wariatkowa. Dobra, zamknięte. Okej. Dzięki. No dobra, no to w sumie pograliśmy. Jak jest zamknięte, to wracamy do domu. Miałem taki żarcik. Jakaś kolejna brama. Rozejrzymy się po prostu. Dobra, jak jest łańcuch, to jasna informacja, że będzie z tego dupa. Ale słyszę też w słuchawkach, że nasz bohater się męczy. Nie chciałem tego, tylko chciałem szarpnąć za ten. Dobra. Spoko, graficznie powiedziałbym, nie powala. Ale znowu z drugiej strony pytanie, może właśnie tak miało być. Aha, ta latarnia się ten. Może właśnie tak miało być, tak powiem szczerze, bo... Po co komu horror, który jest idealny graficznie? Horror ma dobijać. Robić psychozę, jakąś atmosferę, czy coś takiego. Co to? Dobra, lewy kontrol, wchodzimy. W rogu widziałem napis zapisywanie. Przyda się coś, taka informacja, że coś się zapisało. Można przybliżać lub oddalać. To już wiem. Na moje szczęście bądź nieszczęście. Dobra. Zamknięte, ok. Chyba coś tak czuję, że pozostaje nam droga przez rusztowanie. Tylko czy jest tu jakieś wejście? No, standardowo niestety jest. Skoki działają.
Dobra, uchwyty wchodzenia też. Fuck. Dobra, i to już mi się przestało podobać. Dobra, są drzwi, to chyba z niej wejdę teraz. Okej. Tam jest w ogóle plama krwi. Chyba wiem, gdzie będziemy musieli iść. Wiecie co? Ja dla bezpieczeństwa zamknę te drzwi. Ciśnienie jest takie, że można puścić bąka. Jeszcze się gość uchycił, ty. I ksiądz na obrazie. No spoko, dzięki. Dobra. Dobra, ale z tym to był chyba jakiś chory żart. Da się to wyłączyć? Dobra, jesteśmy z drugiej strony. Mam to gdzieś, zamykam ze sobą drzwi. Nie wiem, czy to widzicie, na pewno widzicie. Ale wszędzie są ślady krwi, jakieś ślady rąk. Czegoś, co zmierzało w tą stronę. Bateria? Dobra, okej. Okay. Bateria do kamery. Jakieś dokumenty czy coś? No jasne. I drzewo uderzające w okno. Jest tu coś jeszcze? Telefon odłożony? Nie. Ale mi to śmierdzi, wszystko tutaj śmierdzi jakąś podpuchą. Fuck, jaki klimat. Dokumenty? Dobra, odpalmy, zobaczmy co to w ogóle jest. Projekt Wilder. Wall Rider, sorry. Terapia. Pacjent twierdzi, że ma stany snów na jawie. Morphogenic Engine spostrzegła te objawy w ogromnej skali, kontynuując etap czwartej fazy hormonów. Diagnoza spirometria nie wykazała żadnej akumulacji oskrzelowej. Centryfuga hematokrytu. Jeszcze raz nieudana do oddzielnych erytrocytów, wysoce niepokojący. Dzięki za takie... Billy zapytał o stan jego matki,
Pozew przeciwko Murkow oznacza to katastrofalne naruszenie w zakresie bezpieczeństwa, pomimo zastrzeżeń Billiego, że on odkrył prawdę w snach w krwi doktora Tragera. Uwaga, tylko Trager widnieje w dokumentach. Jedyny Richard Trager jest kierownikiem od tych MRD. Wszyscy lekarze i pozostali personel muszą zostać przesłuchani. Murkow Psychiatric Systems Project Wallrider. Dobra, okej. Pozamykam wszystkie drzwi. Ślady na podłodze, okej. Fuck. Coś zamknęło przede mną drzwi. Nie chcę wiedzieć za bardzo co, przynajmniej jeszcze nie w tym etapie gry. Fuck. Co to jest w ogóle? Coś czuję, że to będą chore akcje, bardzo chore. Może da się otworzyć lodówkę? Nie da. Tu też zamknięte. Może to i lepiej. Wiecie co, ja zamknę te drzwi. Coś zostało chyba tędy wciągnięte, tak mi coś mówi. Sumienie, nie sumienie, tylko zmysł techniczny. Fuck. Najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Nie wiem, czy wy słyszeliście, ale ja słyszałem jakieś dźwięki dziwne. Albo jakiś krzyk. Dobra, tu mamy zabarykadowane z drugiej strony, ale nic poza tym nie widać. Ale widzę ciało jakiegoś gościa, przynajmniej to jest noga. Dobra, już wiemy chyba, gdzie musimy iść. A tam też ktoś jest. Albo coś, co z tej osoby zostało, bo widzę też plamę krwi. Da się tędy? Nie da się tędy. Tam coś leży? Na szczęście nie. Dobra, okej. Biblioteka. Pierdolę! Ja wymiękam. Ej, gdzie on ma głowę? Ciu następny. Fuck. Ten też jest bez głowy. Ja pierniczę. Kolejny.
fuck? Tu co się dzieje? I? They killed us. They got out. The Varians. You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors for security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Powiem szczerze, z przyjemnością stąd wypieprzę. Zauważcie, że tu są wszystkie głowy od tych gości. Od ofiar. A ten co ma w tyłku? O, skubani, nadziali go jeszcze na patyk. Dobra, wiecie co? To co? Kto to był? Jest to jakaś mapa czy coś? Ja pierdzielę. Jestem w środku. Wszędzie pełno ciał, krew, blizny, poprażnienia, głowy ustawione w rzędzie jak butelki za barem. Zmarły Morkow i naukowcy zwisali z sufitu. Ich znaki mówią, Morkow prowadzi zaawansowane badania. Morkow, long time MO, miał opłacać się z wykorzystywania założonego szpitala, wesprzeć finansowo kolejny projekt. Jak Morkow myślał, że będą zarabiać w budynku pełnym szalonych ludzi. Każe mi przybyć, a następnie umiera. Byłoby dobrze, gdyby wiedział, że lepiej to zostawić tak, jak było, zanim tu wszedłem. Dobra, no jest w tym trochę racji. Bo teraz... Toaleta. Ciu. Nic nie widać, dobra. Ręka, no tak, pomocna dłoń przy wycieraniu tyłka. Tu nic nie było. Przydałaby się latarka. Nie wiem w ogóle, czy tu wchodzić. Na szczęście jest zamknięte, okej. Okay. Druga strona chyba też, co? Dobra. Ktoś tam wszedł, to widzieliśmy na pewno. Wszystkie przejścia tu są pozawalane. Ciekawe dlaczego. Ciekawe kto chciał się tu zabarykadować. I przed... A! Fuck! Fuck! Ja wysiadam. Co to za psychol? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. No ja bym tego powołaniem nie nazwał. Nowy cel. Ucieknij z Asylium. Udaj się do pokoju systemu kontrolnego, aby otworzyć coś tam. Dobra, coś się zmieniło? Aby otworzyć główne drzwi. Ja pierniczę. Wszędzie same ciała bez głów. To są główne drzwi, dobra.
Czyli nie będzie lekko. Temu ktoś flaki wybrał. Dobra. Ja tu widzę niezły burdel. Pokażcie te dokumenty, protokół zajęcia. W sprawie zajęcia z... Po przybyciu ustawiony przed Radą Dyrektorów przez MHS, która ma powody, by uważać. Katastrofalne niepowodzenie bezpieczeństwa psychiatrycznego centrum z bliskim niebezpieczeństwem zanieczyszczenia środowiska. Jesteśmy zadowoleni, że pisemne świadectwa zakładają dostateczny dowód, by wymagać pilnego działania na części z MHS i podstaw do wydania tego nakazu. Niniejszym firma zobowiązana jest do udzielenia MHS pełny dostęp do wszystkich danych i dopuszczenia agentów. Poprzez akceptację niniejszego dokumentu poddaję wszystkie roszczenia sprawy sądowej przeciw Markov Corporation lub jej spółek zależnych za działania MHS lub okoliczności wymagające ich działania, niezależnie od całej odpowiedzialności. Ciekawe, chociaż nie wiem... Ciekawe, chociaż nie wiem, czego to dotyczy. Ale dobra, pewnie do tego dojdziemy. Gościu spoczął na służbie, więc niech tak siedzi. I spokój. Bateria. Tego nie wezmę, a szkoda. Kalkulator by się przydał. Aha, jesteśmy na parterze. Dobra. Powiem szczerze, w takim klimacie to aż strach wychodzić. Ten jest z głową jeszcze. To dziwne. Cały personel leży martwy. Większość ludzi bez głowy. Ci, którzy mają jeszcze głowę, chyba mieli szczęście. Ale powiem szczerze, ja już mam... Aby zerknąć, przytrzymaj Q lub... Aha. Zerknąć za ten. Yeah. A i ten gościu się rusza. Skubany. Ja spróbuję tutaj najpierw.
zamknięte. Dobra, chyba nie pozostało nic innego jak iść w tą stronę. Tylko aż nie chcę wiedzieć, co się zaraz stanie. Gościu ma drgawki. Ja też chyba. Fuck. Ja spadam. Wow. A to co? Nie wiem, czy to widzieliście. Tłum złamanych mężczyzn oglądających martwy kanał nie wyglądają jak pacjenci. Oni przetrwali to, co się stało, ale nikt z nich nie wrócił do domu. Ej, coś ty zrobił, gościu? Nie ukrywam, że czekam z niecierpliwością na moment, kiedy mi się gra zapisze. Karta dostępu do pokoju kontroli bezpieczeństwa. Dobra, udało nam się to zabrać. Kurde, stary, mógłbyś je ciszej zamykać. Dobra, zamknięte. Chyba musimy wrócić tędy. Co nie ukrywam, że mi się nie uśmiecha. Bóg wie, czy oni się ruszą, czy się nie ruszą. Chyba się nie ruszą. Ten też nieźle wygląda, okej, okay, swoją drogą. Fuck! Ja pierdzielę. Skubany. Ej, nawet nie mogę zamknąć drzwi za sobą. Fuck. Ej, kiedy mi się gra zapisze? Bo już mam dość.
Może mi ktoś powiedzieć, kiedy się gra zapisze? Proclaim the gospel z Kubani. Ktoś tu wstał z wózka. To źle wróży. Aha. Security room. Dobra, to w tą stronę. Fuck. Widzieliście gościa z przodu? Ja. Od gdzie nie wejdziesz tam gorzej? Już obstrany kibel. Witness. Dobra, zamknij te drzwi. Ręka w kiblu. Nie, no dobra, spoko. Tu jeszcze lepiej. Nie, no to zapiszcie mi grę i spadamy stąd. Jaki tu jest rozpiernicz. Ej, coś się stało? Ktoś mi dupnął drzwiami przed chwilą. Ja pierniczę. Zasiądźmy, poczytajmy. O fuck. Ciul mi światłem. Dobra. Okej, okay. Wiecie co? Ja wam powiem tyle. Ja se zdupczę do szafy. Dobra. A wam powiem tyle, że gra mi się zapisała, więc teraz, mimo tego, że jest akcja, to znowu te bydle, mimo tego, że jest akcja, to ja pozwolę sobie zakończyć ten odcinek, bo nie ukrywam, mam już dość. Dzięki serdeczne za oglądanie i na razie, tylko nie wiem jak szybko.